Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 80. odcinku z serii Stellaris na moim kanale i w dzisiejszym odcinku przyspieszymy sobie rozgrywkę, bo ja bardzo bym chciał, żeby doszło w końcu do sytuacji, że Commonwealth skończy te swoje debilne wojny, zanim cokolwiek jeszcze z nich istnieje, tak? Commonwealth. Chwila. Ja bym tutaj bardzo chętnie też tą wojnę poprowadził, gdyby nie to, że jak widzieliśmy to na jednym poprzednim odcinku w jakiś kurwa niespodziewany sposób. A! Jeszcze coś! Dla wszystkich, którzy chcieliby powiedzieć, że oni mają otwarte, że to ci ich przepuścili. Nie, ja wam pokażę, że ta mechanika jest zjebana. Tumbator Interplanetari coś tam, tak? Dobrze, ratalaki. Zamknięte dla... Tumbator Interplanetari Assembly. To jest raz, dwa, trzy, cztery... Pięć... Szósta i piąta linijka od dołu. Proszę sobie przeczytać. Ratalaki mają z nimi zamknięte granice. I jakimś cudem, jak zresztą to widzieliście, tutaj zmaterializowała się flota nieprzyjaciela. Jak? Nie wiem. Zastanawiam się, ile jeszcze oni będą się tutaj tłuc. Czy ja mam sam wypowiedzieć wojnę Commonwealthowi i go podbić, żeby zakończył te swoje debilne wojny? Tak, bo oczywiście oni mają wyczerpanie wojenne. Oni mają na 100%, ale nie, my się nie poddamy. Esiagon Dynastic Union. Co to kurde jest? Pokażcie mi to, co to jest? Dlaczego nie mogę im powiedzieć, bo... Aha. Fajnie. I oni oczywiście też mają... Boże, bo to jest liczony wspólnie ten... to zmęczenie wojenne. Ja pierniczę. Dobra, czy ja mogę im wypowiedzieć wojnę? Nie mogę, bo... Bo mamy rozejm. Szlak mnie teraz trafi na... Thank you.
Dobra, czy chociaż moje floty mogę jakoś wyklepać, ponaprawiać? Research complete. O, jakieś badania nam się skończyły, nareszcie. Co zatem weźmiemy? Kontrola myśli. Weźmy to. Co? O, tak. Okej. Research complete. Okej, spoko. Wspólne przeznaczenie, to by było dobre. Nie, weźmiemy to, weźmiemy wspólne przeznaczenie. Dobra, co tu się dzieje? Tu się chyba dzieją jakieś pisy. Nie, jeszcze nie. A tutaj będą za niedługo dostawać w dupsko. To mnie cieszy. Jak nie chcą być ze mną, jednym państwem, to nie będą wcale. Ale to są mało... mało ważne rzeczy. Dobra, to są mało ważne rzeczy. Ważne rzeczy będą się toczyły tutaj. Dobra, powinienem mieć dwóch posłów jeszcze. Tak, mamy dwóch dostępnych posłów. Gdzie zatem ich wyślemy? Poszukajmy jakiejś ofiary. Mają tą postawę okropną. No dobra, rozumiem. Ale jak tam ratalaki? Pokażcie nam mnie tutaj, proszę, ratalaków. Może ratalaków uda się zjeść? O, może się uda. No, tu by można pomyśleć nad wchłonięciem ratalaków. To byłoby dobre. Ale jeszcze bardziej skończenie wojen przez Commonwealtha by mnie cieszyło. Naprawdę. Boże, jak mnie by to cieszyło, gdyby skończyli te swoje pseudowojenki. Kurwa, no skończcie te wojny. No dostaliście już przecież tak w dupsko. Ja
O nie, nie, to tu się musimy sprzeciwić. Członkowie, z których składa się wspólnota galaktyczna, którzy nie są wasalami innego imperium, wykorzystują mniej niż połowę swoich limitów. Jak najbardziej jesteśmy przeciwko uchyleniu tego. A dlaczego ja nie mogę tego... A tu jest. Jest, chyba zaczynają ten, chyba zaczynają pisować. Dobrze, mają pisa z ancjentami. Dobrze! Wprawdzie ancjenci to tak nie jest coś, co by mnie interesowało w tym momencie. Protection Interplanetary Autocracy. Gdzie takie coś jest? Gdzie takie coś jest? Ja to gdzieś słyszałem o takim państwie, ale ja go sobie jakoś nie przypominam za bardzo. O, co się stało? Bardzo dobrze. Kurde, ja nie widzę nawet tego państwa, o którym dostałem powiadomienie, że coś tam się z nim dzieje, nie? To musi być jakiś totalny no-name. Nie licząc tego, że to, co tutaj się dzieje, to jest w ogóle chaos. Że te planety są tak porozwalane. Wrogość, tak? Czyli potrzebowałbym jeszcze... Jeszcze dosyć sporo bym potrzebował.
Wspomnienie prowadzenia wojen najeźdźczych. Kurde, no źle to wygląda. Dopóki ta wojna trwa, to ja nie jestem w stanie nic zrobić, a moje floty też już są tak ponad limit. Że nie mam szans cokolwiek tutaj ugrać teraz. Co jeszcze? Research complete. Dobra, jakieś badania nam się skończyły. Co jeszcze? Co jeszcze mógłbym wam dać? A i tak jesteście ile? O, odległość tutaj. Incoming transmission. Tak! 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 Chcemy! Z Commonwealtha za niedługo nic nie zostanie, jak tak dalej to będzie wyglądać. Jak ja się wkurwię, to ja naprawdę wezmę, wypowiem wojnę Commonwealthowi, zaoram ich. Chociaż znając życie, to pewnie nagle Commonwealth gdzieś by dostał, nie wiem... Tu by dostali nagle bramę z dupy i mogliby atakować, znając życie. No dobra, ale to... Ja teraz się tak zastanawiam, co to jest? Patrzcie, bo tutaj jest coś takiego.
Filozofia wojny zabrania prowadzenia wojen najeźdźczych. Czyli ja za to mam minusy? Za to, że jestem bardziej pacyfistyczny, mam minusy? Kurde, no na to wygląda. Ale absurd. Jaki absurd, naprawdę. To już nawet nie jest śmieszne, to jest po prostu absurdalne, jeśli mam być szczery. Okej. Rozpoczynamy większą integrację. Z kartelem też porozmawiajmy. Okej, i teraz mi to pokażcie. Dobra, potrzebujemy jednak tą opcję tych wojen najeźdźczych, żeby móc prowadzić. Za ile ja to mogę wprowadzić? 30 czerwca za 5 lat! Okej, trochę długo, trochę długo. Głupio zrobiłem, że to sobie zmieniłem, no ale trudno, shit happens. Ewentualnie SIF happens. Ale to nawet... Dobra, ktoś znowu wykitował. A zarządca na Fenhabanis. To nie, to bierzemy kogoś fajnego, żeby nie było przestępczości. Bo przestępczość się. I teraz zobaczmy, jak to tu wygląda. Bo to, że tutaj dostali w dupsko, to ja już wiem. Jakby ta Lagoria. Co tam się znowu stało? Wow, 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 wow. Research complete. Dobra. Bo już się bałem, że to z którymś z tych ważnych państw będzie miał problem, a to nie, to z jakimiś tam
randomami, którymi się za bardzo nawet nie przejmuję. Co tutaj się stało? Aha, odrzucili. No, trudno. No, trudno. Z tym akurat nic nie zrobię, że mi odrzucili taki pomysł. Gdyby nie to. Naprawdę, gdyby nie to, że oni mają tutaj sojuszników. Chwila. Pokażcie nam je. A jakbym wypowiedział wojnę Ratalakom? No właśnie, to zaraz się na mnie wszyscy rzucą. Bo Ratalaki to, wiecie, to są takie cipy, które tutaj obrażają. To jest taki typ państwa, które przyjdzie, poobraża każdego, a potem schowa się za plecy silniejszego. Ej, broń mnie, broń mnie! Kurde, ja się cieszę, że jesteście do mnie przyjaźnie nastawieni, ale czy możemy możecie zakończyć wojnę? Bo mam dwie rzeczy. Po pierwsze, muszę was zanektować, po drugie, muszę przystąpić do Unii. I tą debilną wojną dwie te rzeczy mi uniemożliwiacie. Dobra, mało ważne. Jakbym im wypowiedział wojnę? O. Czy ja bym tego chciał? No, mógłbym ich zaorać. Tylko chwila, ej, halo, halo, ej, hej, hej, halo. Powiedzmy im wojnę, pokażcie no mi to. Warunki wojny najeźdźczej, tak? Represyjne, jak najbardziej. Mało ważne, bo ja bym chciał, żeby część moich flot, no to nie musi być duża flota, nie, niech to będzie pierwsza, druga i trzecia flota, niech one skoczą no tutaj. Jak dobrze pójdzie, to rozjedziemy ich w sekundę. Tu coś jest. Okej, dobra, z nimi nie będziemy robić wojny.
Oni mają jedną planetę. Oni mają jedną planetę. To jest 15 tysięcy siły. Tu są jakieś żałosne ilości. Okej, okay, i na tym sobie ten odcinek zakończymy, bo zrobił się potwornie długi. Ja wiem, w tym przez dwa odcinki nie oddaliśmy ani jednego strzału, ale wojna poszła tak, jak chcieliśmy tutaj, czyli Commonwealth dostaje w dupsko. My sobie weźmiemy tą wojnę najeźdźczą, zmienimy i podporządkujemy tutaj te dwa systemy. A potem zaczniemy kombinować, jak dostać się do tego aliansu i po kawałku go hapsać od środka, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.